Witam Was serdecznie. W tym filmiku chciałbym poruszyć coś takiego lekkiego, przyjemnego. Chciałem, żeby w ogóle było całkiem inaczej niż zazwyczaj. Chodzi mi o miejsce, które warto odwiedzić. Szczególnie teraz w okresie tej dziwnej sytuacji, kiedy człowiek wręcz dusi się we własnym soku. Wizyta w tym miejscu może pomóc rozładować stres. Miejsce to jest dla mnie wyjątkowe ze względu na moje wspomnienia z młodości. Zapraszam do Karnit, a konkretnie do Pałacu w Karnitach. No tak naprawdę to na razie hotele są zamknięte, ale warto wybrać się tam dla samego otoczenia. Pałac należy do najokazalszych i najpiękniejszych budowli okresu zwanego romantyzmem na Pojezierzu Iławsko-Ostródzkim i jest usytuowany nad brzegiem Jeziora Kocioł. Park krajobrazowy o powierzchni 17 hektarów rozciąga się od Jeziora Kocioł w kierunku wschodnim aż do Jeziora Karnickiego. Na wzgórzu w części południowej parku znajduje się cmentarz dawnych właścicieli, a na terenie powstało mini zoo oraz park rozrywki. Jak dojechać? W okresie jesieni, zimy i wiosny nie skręcajcie z Urowa. Droga jest naprawdę fatalna. Lepiej pojechać drogą okrężną. Zresztą zobaczcie sami, musieliśmy zawrócić. Ale oglądając nasze manewry i objazd, posłuchajcie trochę historii o tym zamku. Wieś wzmiankowana po raz pierwszy w 1349 roku. Pierwotnie był tu folwark zakonny, który po wojnie 13-letniej w 1470 został nadany wraz z innymi dobrami ziemskimi Hansowi von Schoneich, dowódcy wojsk zaciężnych za służbę w Wojsku Krzyżackim. Po 1815 roku folwark w Karnitach wraz z dobrami został sprzedany przedstawicielowi rodu pochodzącego z Rygi, baronowi von Albedil. O wcześniejszym dworze w Karnitach wiadomo, że został spalony podczas wojen polsko-szwedzkich około 1635 roku, a obecny pałac wzniesiony został w 1856 w stylu neogotyckim. Całe założenie pałacowo-parkowe jest wyjątkowe pod względem uroku, kompozycji, utrzymane w duchu romantyzmu. Dla mnie jest to takie szczególne, ponieważ ja zaczytywałem się w młodości w książkach Zbigniewa Nienackiego, a konkretnie Pan Samochodzik. I właśnie w latach 70. ubiegłego wieku Zbigniew Nienacki osadził tu część akcji jednej ze swoich najlepszych powieści o Panu Samochodziku, Złota Rękawica. To jedna z moich ulubionych książek. Serdecznie polecam do przeczytania. Po wojnie zamek pełnił funkcję ośrodka wypoczynkowego. Na terenie dawnych sadów w części południowej parku wzniesiono domki letniskowe, a od 1995 roku kompleks pałacowy wraz z parkingiem został zakupiony i przeznaczony na całoroczny hotel. No jest to własność prywatna. Hotel, restauracja, ujeżdżalnia zaadoptowana na salę konferencyjną. Są tu organizowane różne imprezy okolicznościowe. No oczywiście, nie teraz. No do Karnit próbowaliśmy wjechać taką błotnistą drogą, ale nie dało się. A tą jeszcze mało wiele, chociaż też dziura na dziurze. A i tu mamy taką hodowlę zwierząt. A boją się, uciekają. Cała hodowla. Fajnie, nie? No to zapraszam na wycieczkę dookoła pałacu. Zajrzymy też do środka. Oto pałac w Karnitach w całej okazałości. Położony na pięknym terenie. Jest tu hotel, restauracja, takie mini zoo. Super jest. Oczywiście pięknie jest w lato. Ale i teraz nieźle. Proszę, to jest dom, pomnik przyrody. Bajkowy świat Kłobuka, nawet park rozrywki tu jest jakiś. Ohoho, superowo. Położony jest nad jeziorem Kocioł. Obejdziemy sobie dookoła. Super, tam jest to jeziorko. Setki. A oto sam zameczek, coraz bardziej się tu zbliżamy. Też tak jak był usypany, jakby miał piętra troszeczkę niżej. Widzicie te wszystkie okna tutaj?
podstawa kamienia, to jest piękne. Bardzo ładny ten pałac jest. O, tamten budynek, widzicie, co jest przyległy do tego hotelu, taki stary, to on jest bardzo nisko, niżej nawet niż ten zamek. Tu widzimy część murów starych, taka piękna przybudóweczka, taka perełka, miejsca nie tak bardzo znane. Piękny pomościk. Tu w lato jest naprawdę super. Cicho, bezpiecznie. Tutaj mam wrażenie, jest takie tymi krzakami tunel, który prowadził do tego jeziora. Wiele nie potrafię powiedzieć na temat tego zamku, bo go po prostu nie znam. Tu są mury jakieś ogromne w tych krzakach, a to zamek z tej strony. Zobaczcie. Co myślicie o tym? Tu jest miejsce dla dzieci zabaw. Tam widać w oddali zoo. O, tu jest kolejny taki piękny moment tego zamku. Popatrzcie. O. Tak, taki tarasik. I tym samym obeszliśmy dookoła. A tu zobaczcie, już wiosna, kwiatki już rosną. Fajnie. Dzień dobry. Dzień dobry. To ja dzwoniłem przed chwilą. Proszę.
Ale to chyba jak wały takie wygląda, wiesz? O, bo to przecież dookoła jest tego zamku. Widzisz? Tam. Nie wiem, co to jest, ale jest to naprawdę piękne. Wow, jakieś. No, dobra, zobaczymy. Zobaczymy do tej... To chyba piwniczka jest w tych wałach. Jakieś magazyny kiedyś były. A może być, że... O, zobacz, widzisz, tam komin jest, tam u góry, widzisz? To może tam służba mieszkała. Bardziej mi się wydaje, że to magazyny jakieś były. A tu co to? Zobacz, tu na dole. Co? Tu na dole. Tu? Widzisz? Jakieś takie drzwiczki. No, fajne. O, tam jest, tam u góry jeszcze jest, widać jakaś studzienka, więc to całe są, wiesz, jakieś piwnice tutaj, wiesz? Całe piwnice. Widok tego zamku od strony tej piwniczki. Wchodzimy właśnie na te piwnice tutaj. No i zobacz, to jest tak tu w dół, nie? Kaskada, ten zamek. To ja bym zrobił na górze taki zamek. Czemu w dole oni go zrobili, co? Żono, powiedz sama. Tak. No może i tak. A jakby na górze. Jakby na górze to więcej byłoby widać. A tam ja ci zaraz pokażę, pójdziemy, to popatrzysz na ten. W ogóle krokusy i inne takie. A ja widziałam te krokusy. Widziałaś? Tak. Aha, no to dobrze. O, tu jest tak jakby, nie? Taki punkt widokowy, panie. Na jeziorko uważaj, żebyś sobie nie ten, nie połamała nóg. Aj, ładnie. No. Te brzozy są też tu ładne, przyjrzyj się. One pewnie jak mają liście, to tutaj rewelacyjnie wygląda, co? Tak, tak na pewno jest. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrypcji mojego kanału.